najmniejszych wątpliwości. Ja nazywam się Sebastian Szczęsny, będę miał wielką przyjemność i zaszczyt poprowadzić dzisiejsze spotkanie i stanąć oko w oko z tymi, którzy są naprawdę bohaterami, jeżeli chodzi o sport. Bo chyba wszyscy zgodzą się, że emocjonujemy się startami zawodników w zawodach Pucharu Świata, Mistrzostwach Świata, na Igrzyskach Olimpijskich. Dopingujemy, cieszymy się, przeżywamy każdy ich start, ale umówmy się, że nie byłoby tych zawodników, gdyby nie praca u podstaw, gdyby nie praca trenerów, gdyby nie ci najmłodsi, i teraz do was mówię, słuchajcie, juniorzy drodzy, bo to wy jesteście przyszłością polskiego sportu. I to jest najbardziej pocieszające w tym wszystkim, że kiedy my teraz przeżywamy wspaniałe chwile, wiemy, że to nie jest tylko tu i teraz, ale to jest coś, co będzie trwało przez wiele, wiele lat, bowiem w was, juniorach, tych młodych skoczkach, którzy rozwijają swoją pasję, widzimy przyszłość polskiego sportu, widzimy przyszłość skoków narciarskich, co tu dużo kryć, kombinacji norweskich. Chciałem bardzo serdecznie powitać zaszczytnych gości. Nie sposób wymienić wszystkich, a więc może kilka nazwisk, które myślę są doskonale państwu znane. Witam bardzo serdecznie doktora Waltera Hofera, dyrektora Pucharu Świata. Witam bardzo panie. Widzę, że świetnie znają państwo scenariusz, bo faktycznie to było napisane teraz brawo. Witamy bardzo serdecznie prezesa Polskiego Związku Narciarskiego Apolonisza Tejnera. Skoro pozostajemy przy tak zaszczytnych, doświadczonych działaczach, trenerach, w sposób nie powitać tego, który pracował z polską kadrą, który zresztą nie tylko z polską kadrą, ale i z austriacką, i z kadrą Finlandii. Witamy bardzo serdecznie Hannu Lepistoa. Jak również swoją obecnością zaszczycił dzisiejszą naszą uroczystość ktoś, kto na trwale wpisał się w historię polskich skoków narciarskich. Ktoś, kto spowodował, że ta popularność tej dyscypliny, trudnej dyscypliny sportu, stała się niewiarygodna. Popularność, której zazdroszczą nam skoczkowie z innych krajów świata. Czterokrotny mistrz świata, czterokrotny zdobywca Pucharu Świata i tak można by wymieniać medalista Igrzysk Olimpijskich. Kto? Adam Naros, wielkie brawa. Szanowni Państwo, może taki konkurs na dobry początek. Proszę powiedzieć, jak się Państwu wydaje, co łączy takie nazwiska, jakie to wymienię? Klemens Morańka, Aleksander Zniszczą, Dawid Kubacki, Krzysztof Biegun, Kamil Stoch. I od razu mówię, że nie można odpowiadać, że skaczą na nartach, bo to wiadomo, tak? Otóż, śpieszę z odpowiedzią, łączy ich program Lotos Cup, szukamy następców mistrza. Ten program, który spowodował, że właśnie od tych najmłodszych lat, od lat juniorów, zawodnicy trenują po to, by później stawać na najwyższych stopniach podium, by rywalizować właśnie w zawodach Pucharu Świata. Program ceniony bez dwóch zdań. Nie tylko w Polsce, ale ceniony na całym świecie, bo są efekty tego programu. Ja myślę, że warto go przybliżyć. I on w Narodowym Programie Rozwoju Skoków oraz o początkach Lotos Cup opowie Apoloniusz Tejner. Proszę popatrzmy. W 1999 roku, jak zostałem trenerem Katy, miałem do dyspozycji czterech zawodników, czterech jak te palce. Wojciech Skupień, Robert Mateja, Adam Małysz i Łukasz Kruczyk, który jest teraz dziś trener Katy Narodowców. Od tego czasu skoki narciarskie zatrwały, ale nie byłoby tego rozwoju bez grupy Lotos, która od 11 lat, w tym roku do 12 rok, realizuje Narodowy Program Rozwoju Skoków Narciarskich. Szukamy następców mistrza, słynny Lotos Cup, program, który jest w tej chwili podawany jako przykład dla różnych związków sportowych. Program, który był inspiracją do utworzenia podobnego programu w biegach narciarskich i myślimy o podobnym programie również w konkurencjach alpejskich. Program, który spowodował, że z tych czterech zawodników w 1999 roku zrobiło się 120 zawodników w latach następnych. Teraz mamy sytuację taką, że
chętnych do startu w Mistrzostwach Polskich mamy ponad 100, robimy pierwszą eliminację do setki. Na rozdział udziału rozwoju skoków narciarskich Lotos szukamy następców mistrza i szóstej edycji kombinacji norweskiej. Słyszeli Państwo, jak wspaniale Apoloniusz Tajner potrafi wypowiadać się w telewizji. Naprawdę muszę potwierdzić, że to wielka przyjemność prowadzić studio, kiedy jest Apoloniusz Tajner, bowiem wtedy wiemy, że wiele mądrych słów padnie i nie odmówimy chyba sobie tej przyjemności, by posłuchać teraz Pana Prezesa na żywo. Panie Prezesie, zapraszam bardzo serdecznie. Już? Tak, już teraz zapraszamy bardzo serdecznie Pana Prezesa Apoloniusza Tajnera. Tak jest, przewidziane są brawa. Świetnie Państwo. Panie Prezesie, jak wrażenia z tegorocznej edycji? No oczywiście bardzo dobre. Mamy bardzo liczny udział naszych zawodników, w związku z tym wrażenia bardzo dobre. No pasowałoby nam, żeby był drugi kompleks skoczni narciarskich właśnie w Zakopanem, ale muszę powiedzieć, że wczoraj odbyliśmy spotkanie z kierownictwem Centralnego Ośrodka Sportu i te skocznie w Zakopanem mają być modernizowane, ale dopiero w przyszłym roku. W tym roku modernizowana będzie Wielka Krokiew. Rzeczywiście bez tych skoczni trudno mówić o rozwoju skoków narciarskich na Podhalu, natomiast rozgrywanie wszystkich imprez na tych skoczniach naszych tutaj, które mamy szczyrkowskie, nowoczesne, nowe, fajne skocznie, no troszeczkę ogranicza, że tak powiem, zasięg i na pewno ogranicza troszkę postęp, bo jednak zawodnicy skoczą na tych samych obiektach. Niemniej jednak 12 lat tego programu spowodowało, że zainteresowanie skokami narciarskimi i rozwój skoków narciarskich mamy naprawdę dobry, a tą czołówkę, którą w tej chwili mamy, ciągle będziecie uzupełniać wy, którzy tutaj siedzicie. Młodzież, która spokojnie sobie będzie dorastała i naciskała na pięty tych naszych najlepszych zawodników. No i tego Wam najbardziej życzę, żeby Wam się to udało, a jest kilku zdolnych, bardzo zdolnych zawodników dorównujących poziomem talentu siedzącemu tutaj Adamowi Małyszowi. Niektórzy być może nawet lepiej teraz skaczą niż wtedy, kiedy Adam miał 12 lat czy 11. Także jest naprawdę duża szansa na to, żebyście byli kiedyś w przyszłości wielkimi zawodnikami. Róbcie to, co robicie dalej, ponieważ jest ogromna szansa, a nawet pewność, jeżeli będziecie się dobrze do tego wszystkiego przykładać, że kiedyś Was będziemy oglądać na tych największych imprezach na skoczniach światowych. Co do tego nie mamy, Panie Prezesie. Dziękuję bardzo. Najmniejszej wątpliwości. Dziękuję. Panie Prezesie, tak jest. Moi drodzy, wielka kariera Adama Małysza zaczęła się od takiego pewnego przypadku. Adam zresztą opowiadał o tym wielokrotnie, kiedy to tak naprawdę ta jego przygoda ze skokami zaczęła się wtedy, kiedy wyskoczył z butów, kiedy skakał na nartach na jednej ze skoczni. Ja życzę Wam dużo mniej bolesnego rozpoczęcia. Ten początek zresztą macie już za sobą, początek świetny. I teraz takie pytanie. Gdybyście mieli do wyboru, tutaj zwracam się do tych najmłodszych juniorów, tych, którzy stawiają pierwsze kroki i poznają dopiero te szlify, jeżeli chodzi o start zawodów narciarskich. Gdybyście mieli do wyboru prezent, na przykład jakaś konsola do gry, do gier komputerowych, nie wiem, może jakiś film, który Was niezwykle pasjonuje, albo taki naprawdę wspaniały, super wypasiony sprzęt narciarski, do skoku narciarskich, to co byście wybrali? Gdzieś tam nieśmiało słyszę sprzęt i słusznie, bardzo dobrze. I to jest znakomita odpowiedź, bo owszem, ja miałem przyjemność wielokrotnie oglądać skoków narciarskich z naszej kadry podczas zawodów Pucharu Świata. Słuchajcie, oni też grają w gry komputerowe, oni też oglądają filmy, ale zdecydowaną większość czasu spędzają na treningu, spędzają pracując, bo wiedzą, że to jest właśnie to, co kochają. To jest to samo, co kochacie wy. I tak samo myśli również Lotos. Lotos, firma, która zainwestowała, która patronuje, która towarzyszy skoczkom już od 12 lat. I proszę, zobaczcie, za moment pojawi się grafika, proszę zobaczcie, jak bardzo pomaga 261 kompletów narciarskich związaniami, 237 kombinezonów do skoków narciarskich, 210 par butów, 100 kasków, 26 strojów do narciarstwa biegowego, 26 kompletów nadbiegowych związaniami. Przekazując klubom niewątpliwie sprzęt narciarski przyczynia się do rozwoju. Jest to bez wątpienia wielki zastrzyk, który daje też trenerom poświęcającym jednokrotnie swój wolny czas do pracy z Wami na to, by kształtować, by szlifować te diamenty, by stały się takimi brylantami, jak choćby Adam Małysz, który siedzi tutaj obok. W ramach współpracy Polskiego Związku Narciarskiego z grupą Lotos S.A. w sezonie 2016 ufundowanych zostanie 12 rocznych stypendiów sportowych w wysokości od 300 do 500 zł
miesięcznie dla skoczków i kombinatorów norweskich, którzy uplasowali się na pierwszych trzech miejscach w klasyfikacjach generalnych Lotos Cup w kategorii junior B i C. Wsparcie dla klubów będzie także 15 stypendiów dla trenerów, które będą wypłacane w cyklu miesięcznym od maja 2016 roku do kwietnia 2017 roku w wysokości 1500 zł miesięcznie. A więc jest o co walczyć podczas tej rywalizacji całego cyklu Lotos Cup. No dobrze, bo my tu mówimy, sprzęt, pieniądze, to wszystko jest ważne, ale najważniejsi jesteście wy. I czas poznać chyba wychowanków programu Lotos Cup. Za chwilę będzie okazja, by wam pogratulować. Tym najlepszym, którzy staną tam tutaj na środku, staną na podium i zostaną nagrodzeni. No tak, co napędza tak naprawdę do pracy wychowanków Lotos Cup? Co jest ich marzeniem? Posłuchaj. Ta niezwykła chwila. Lotos Cup 2016. Szukamy następców mistrza. Szybko skalite, te piękne skocznie, już mamy wielu wspaniałych zawodników. Mamy liderów klasyfikacji, szukamy następnych mistrza. Chciałabym zostać mistrzem olimpijskim, mistrzem świata, wygrać te lotosy, bardzo daleko skakać, być pewnym i zawsze. Ja to bym chciała sobie po prostu skakać tak, żeby była z tego zadowolona i żeby przynosiła mi mnie bardziej cieszyły i dodawało jeszcze więcej takiego kopa i takiego jakby wspomagania w następnym treningu. Ja wtedy już podziwiałem skoczyć, że dobrze chciałem zrobić. Nie przyjmujcie się tym kompletnie, trenerze. Zawsze znajdą coś złego ze względu na to, czy zdobędziecie mistrzostwo olimpijskie, czy mistrzostwo świata. No ale dość gadania. Najwyższy czas, by poznać tych, którzy są naj, którzy byli naj w całym cyklu Lotos Cup i właśnie takie osoby, tych zawodników, te zawodniczki za moment poznamy. Pierwsza nagroda skoki narciarskie, kategoria juniorki i tutaj nagrodę wręczą dwie osoby. Zapraszam ponownie prezesa Polskiego Związku Narciarskiego Mariusza Tajnera oraz Adama Małysza. Zapraszamy na środek, panowie. Adam, przyznaj, nie spodziewałeś się. Ha! Za moment nagrody. I uwaga, skoki narciarskie juniorki. Trzecie miejsce, Joanna Kila, ZS Zakopane. Zapraszamy na środek oczywiście. Wielkie brawa. Drugie miejsce, Ania Twardosz, PKS Olimpijczyk Gilowice. Miejsce pierwsze, jak Państwo widzą, Magda Pałasz, Sołtysiane Stare Wyspy. Wielkie brawa, wielkie gratulacje dla dziewcząt za wspaniały sezon, za skoki i no, doskonale wiemy, że panie zaczynają rywalizować, w zasadzie rywalizują już na równi z mężczyznami, stąd też na mistrzostwach świata, między innymi konkurs mixtów, a więc drużyna złożona z mężczyzn i z kobiet, między innymi też rywalizacja pana Igrzyskach Olimpijskich na mistrzostwach świata i właśnie w tych dziewczętach, między innymi w tej trójce, ale również w tych wszystkich pozostałych, które trenują, będziemy upatrywać tych dziewcząt, które będą rywalizowały na najwyższym poziomie z tymi najlepszymi. Wielkie, wielkie gratulacje. Magdalena Pałasz, Anna Twardosz, Joanna Kil. Dziewczyny, musicie się przyzwyczaić teraz do fotoreporterów, które będą towarzyszyli wam naprawdę bardzo, bardzo często. Dziękujemy pięknie. Kolejna kategoria przed nami, kategoria młodziczki. Zaszczytne grono tutaj pozostaje.
zostaje z nami. Trzecie miejsce. Róża Pawlikowska, ZS Zakopane. Wielkie brawa. Zapraszamy. Miejsce drugie. Sabina Król. Także ZS Zakopane. No i ta, która w kategorii młodziczek okazała się w tym sezonie najlepsza. Paulina Cieśla. Wisła. Zapraszamy bardzo serdecznie. Paulina. Na końcu oczywiście Apoloniusz Steiner, Adam Małysz. Oto trzy najlepsze młodziczki. Paulina Cieślar, Sabina Król, Róża Pawlikowska. Wielkie brawa. Piosenka, dziękujemy pięknie. Panie prezesie, Damie również bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Powoli zbliżamy się do nagradzania najlepszych juniorów Lotos Cup 2016. Ale zanim to nastąpi, chwila oddechu. Takie pytanie. Lubicie oglądać się w telewizji? Jak rywalizujecie, jak skaczecie? Jak wylewacie siódme poty, muszę wam powiedzieć naprawdę, równie dobrze wypadacie w telewizji, lubi was kamera, tak samo jak świetnie rywalizujecie. Nie wierzycie? Niebawem oglądał was cały świat. Oglądał, podziwiał i oklaskiwał, bowiem na to zasługujecie, wkładając naprawdę niezwykły wysiłek w to, by przygotować się do skoków narciarskich. Teraz poznajmy najlepszych juniorów. Ta grupa została, ta kategoria została podzielona na 5 grup. No i mówimy sobie przyjemności, by nagrody w tej kategorii wręczyli. I zapraszam tutaj ponownie prezesa Polskiego Związku Narciarskiego Apolonisza Steinera, jak również dyrektora Pucharu Świata Waltera Hofera oraz Hanno Lepistą. Panowie, zapraszam na środek. Wielkie brawo. Rozpoczniemy od kategorii junior, junior grupa E. Zaczniemy od szóstego miejsca i bardzo proszę oczywiście o wszystkich skoczków, wszystkich zawodników, aby pojawiali się na środku. Tymoteusz Amilkiewicz. Wielkie brawa za każdym razem. To jest nagroda za to, że startują, trenują, poświęcają swój wolny czas. Miejsce piąte. Maciej Staszewski. Ale ja jestem wielkim radolesiem, bo to jest Zakopane. Tymoteusz Amilkiewicz. Miejsce czwarte. Marcin Grubel. AZT Zakopane. Miejsce trzecie, ten najniższy stopień na podium, Mateusz Chraścina, LKS Olimpia Goleszów. Miejsce drugie, Wiktor Szosta. I miejsce pierwsze, słyszeliśmy go, jak wypowiadał się podczas tego filmu, Jan Rzadkosz, Wisła Zakopane. Zapraszamy panowie na podium. Janku, wielkie gratulacje dla ciebie. Proszę, tak zachowują się prawdziwi sportowcy. Gratulujemy sobie nawzajem walki, wysiłku. Na skoczni jesteśmy rywalami, natomiast poza skocznią koledzy, przyjaciele. Jeszcze raz wymienię: Tymoteusz Amilkiewicz, Maciej Staszewski, Marcin Grubel, Mateusz Chraścina, Wiktor Szostak, Jan Rzadkosz, a nagrodę wręczają prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Steiner, dyrektor Pucharu Świata Walter Hofer i swego czasu trener, znakomity trener, obecnie działacz, jeden z organizatorów Mistrzostw Świata Lahti 2017, Hanno Lepistą. I raz jeszcze bardzo proszę, wielkie brawa! Panowie, wielkie, wielkie gratulacje za to, co osiągnęliście w tym sezonie Lotos Cup 2016. Dziękujemy pięknie.
Za moment, bardzo proszę panowie, żebyście pozostali tutaj razem z nami, a za moment grupa Junior D. I także rozpoczniemy od szóstego miejsca. Szóste miejsce, Junior D. Krystian Zygmuntowicz, Łukasz Zakopane. Krystian, jesteś zapraszany oczywiście. Miejsce piąte, Mateusz Jarosz. Miejsce czwarte, Bartłomiej Klimowski, PKS Olimpijczyk Wilowice. Miejsce trzecie, Wiktor Wickowski, LZS Sokół-Szczyr. Miejsce drugie, Adam Niżnik, Wisła Zakopane. I ten najlepszy w grupie Junior D, Jan Handas, LKS Klimczok Wyspa. Również nagrodę, wręczenie nagród poproszę prezesa Polskiego Związku Narciarskiego Antoniusza Steinera, dyrektora Pucharu Świata Waltera Hoffera i Hanu Lewista. Najlepszą szóstkę sezonu Lotos Cup 2016, grupa Junior D. Krystian Zygmuntowicz, Mateusz Jarosz, Bartłomiej Klimowski, Wiktor Wickowski, Adam Niżnik i Jan Habras. Wielkie brawa panie. Panowie, wielkie, wielkie gratulacje. Dziękuję pięknie. A teraz przejdziemy do nagrodzenia dwóch najważniejszych kategorii, można tak powiedzieć, dwóch najważniejszych kategorii wiekowych. Bowiem trójka najlepszych skoczków z tej kategorii wiekowej przez najbliższe 12 miesięcy będzie otrzymywała stypendium grupy Lotos SA. A więc grupa Junior C. Zaczniemy od szóstego miejsca. Mateusz Gruszka, AZS Zakopane. Niestety wiemy, że Mateusza nie ma z nami. Z informacji, jak uzyskałem, no, przytrafia mu się kontuzja. Życzymy błyskawicznego, jak najszybszego powrotu na skoczni. Miejsce piąte, Mateusz Majurek, WSS Wisła Wiśle. Miejsce czwarte, Piotr Kudzia, LKS Klimczok Wyspa. I teraz ta trójka, która swoją postawą na skoczni wywalczyła sobie prawo do stypendium przez najbliższe 12 miesięcy. Na trzecim miejscu Kacper Juroszek. Na miejscu drugim Kacper Stosel. I w tej kategorii, Junior C, wyciężył Tomek Pil. Przypomnijmy, że ta najlepsza trójka będzie otrzymywała od grupy Lotos SA stypendium sportowe 12. Takich stypendium zostanie wypłaconych w wysokości od 300 do 500 zł miesięcznie. Bardzo proszę o wręczenie nagród. Raz jeszcze przedstawię Państwu najlepszych w grupie Junior C. Nieobecny Mateusz Gruszka, ale także Mateusz Majurek, Piotr Kudzia, Kacper Juroszek, Kacper Stosel i Tomek Pil.
Tomek Burkacprów otrzymają stypendia od grupy Lotos S.A. Wielkie, wielkie brawa! Również panowie, wielkie gratulacje dla was. Dziękujemy pięknie. I druga grupa wiekowa, która także, ta trójka, najlepsza trójka będzie uhonorowana oprócz tych nagród, które tutaj otrzymają także 12-miesięcznym stypendium. Junior B, zaczynamy od 6 miejsca. Damian Skupiej. Zapraszamy Damiana. Miejsce 5, Bartek Czyż. Miejsce 4, Dawid Krupa, LZS Sokół-Szczyn. I teraz pierwsze 3 miejsca, które widzą państwo na ekranie. Dwóch skoczków nie ma z nami. Nie ma Dawida Jarząbka, który jest na miejscu 3. Startuje w zawodach dla Pucharu Pana Fontannego. Ale jest z nami Paweł Wąsek. Paweł, zapraszamy. Osamotniony będziesz na podium. A miejsce pierwsze w tej kategorii wywalczył Dominik Kastelik na LZS Sokół Szczyrk. Dominik także jest na zawodach, a więc nieobecny. Co nie zmienia faktu, że bardzo serdecznie go gratulujemy. Jeszcze raz wielkie brawa i gratulacje dla zawodników z grupy Junior B. Damian Skupiej, Bartek Krzyż, Dawid Krupa, Dawid Jarząbek, Paweł Wąsek i Dominik Kasteli. Panowie, wielkie gratulacje. Dziękujemy wam pięknie. Jeżeli chodzi o grupę wiekową, kategorię wiekową, przesuwamy się nieco wyżej. Szanowni państwo, dla juniorów, dla młodzików, dla tych skoczków, którzy zaczynają swoją wielką karierę sportową, to jest naprawdę wielkie wydarzenie. Wyjść, stanąć tutaj, wielkie przeżycie, to jest niesamowita motywacja. Dlatego te brawa jak najbardziej są dla nich skazane i za to państwu również bardzo serdecznie dziękuję. Grupa Junior A, 3 pierwsze miejsca. Zapraszam na podium, zapraszam na scenę. Miejsce 3, Paweł Gut, LKS Poroniec. Miejsce 2, Krzysztof Leja, ale też Zakopane. Krzyśka, z tego co wiem, nie ma, także jest bywa na zawodach. A miejsce 1, Łukasz Podżorski, WSF Pistolet. Kategoria junior A. 3 miejsce Paweł Gut, 2 miejsce nieobecny Krzysztof Leja, który startuje w zawodach, i na 1 miejscu Łukasz Podżorski. Wielkie, wielkie gratulacje. No i panowie, powiem krótko, oby tak dalej. Dziękujemy pięknie. Pozostała nam już ostatnia kategoria, kategoria seniorzy. Tylko wyczytam, bo niestety nie ma z nami ani jednego z nagrodzonych seniorów. 3 miejsce Andrzej Zapotoczny, 2 miejsce Artur Kukuła, 1 miejsce Adam Ruda. Wszyscy muszą wypełnić swoje obowiązki zawodnika, więc startują w zawodach, ale także wielkie brawa dla zwycięzców kategorii seniorów. Wielu lat towarzyszący najważniejszym imprezom sportowym poprzez Puchar Świata, Mistrzostwa Świata, na także Igrzyska Olimpijskie. Nie mieszkam go zapytać, jak on zapatruje się właśnie na taki projekt, jakim jest Lotos Cup. Walter, na myśli tej fagi, ja wisiłem tu właśnie inicjatywę, gdzie się utrafił Lotos Cup aus. Ja, es ist für mich nicht nur eine Ehre,
sondern auch eine riesige Freude für einen Typen zu sehen hier in Polen, weil du hast schon vorhin erwähnt, wir können ja nur ein paar Jahrzehnte zurückgehen, da war es ganz, ganz klein, diese Disziplin. Und dann haben wir angefangen, mit dem polnischen Skiverband Skispringen etwas populärer zu machen, hatten auch das riesige Glück eines Jahrhunderttalentes. Und das wurde von Polen ausgenutzt. Und das, was jetzt hier stattfindet, ist eigentlich ein Vorzeigeprojekt. Walter powiedział, że oczywiście oprócz tego, że czuje się bardzo zaszczycony tym, że tutaj może z nami być, jest niezwykle szczęśliwy z tego powodu, że widzi przyszłość tego Podlasiaski, widzi jak to się rozwija, widzi, że ci młodzi chłopcy, którzy stają tutaj na podium, którzy zdobywają nagrody, są przyszłością tego sportu. Pamięta jak to było wcale nie tak dawno, kiedy ta dyscyplina sportu wcale nie była taka popularna, ale teraz to nabiera rozpędu. Między innymi dzięki Adamowi Mamyszowi, który spowodował taki rozkwit popularności, ale także teraz dzięki wszystkim zawodnikom biorącym udział w tej dyscyplinie sportu, biorącym udział w tych zawodach. Tak więc, tak jak powiedział, jest to wielkie wyróżnienie dla niego, że może spotkać się z tymi, którzy w przyszłości będą rywalizować na największych, najlepszych arenach. Walter, tak mi wiecie, zapytam teraz Waltera Rozera o to, czy jego zdaniem to jest ta właśnie właściwa droga do tego, by być tym następcą mistrza. Walter, wie denkst du, ist das wirklich ein richtiger Weg, um die Zukunft, diese nächste Weltmeister oder Meister zu sein? Ja, da wo wir mit dem Weltcup herumreisen, sehen wir ja nur überall die Spitze der Pyramide. Aber die Pyramide ist das Wichtige. Und das heißt, die Basisarbeit ist die Zukunft einer jeden Sportart. Und wir müssen in der Basis am meisten investieren. Dorthin gehören nicht nur die besten Athleten und Athletinnen, sondern auch die besten Betreuer und Trainer, weil die sind die Basis für die kommende Zukunft. Und Polen ist für mich aber eine Vorzeigenation, weil sie haben es geschafft, eine so schnell eine breite Basis zu schaffen und trotzdem in der Spitze mitzuhalten. Walter powiedział, że Puchar Świata, Mistrzostwa Świata to jest sam top, to są te najważniejsze zawody, to jest ta szpica, ale szpica piramidy, a najważniejsza w piramidzie jest podstawa. I ta podstawa to są właśnie zawody najmłodszych, to jest trening w klubach i tutaj również ukłon w kierunku trenerów, którzy poświęcają swój czas i współpracują z tymi najmłodszymi zawodnikami, by budować tę bazę. Jak sam powiedział, Polska jest takim przykładem, jest wzorem, może być wzorem dla innych krajów, jak dynamicznie, jak szybko się to rozwija. No i to, o czym wspominaliśmy wielokrotnie tutaj, ta podstawa, ta baza i ci skoczkowie młodzi, którzy zaczynają swoją edukację niewykluczone w przyszłości właśnie, dojdą do tej szpicy i będą stać na najwyższych stopniach podium. Walter, jesteś Lizeba Duncan, skoro mamy obok siebie również Hanu Lepisto, to nie sposób nie zapytać Hanu, który pracował w naszym kraju i zna już realia polskich skoczków i skoków. Jak w jego ocenie to wygląda? Hanu, ja właśnie też to Polska Walter, czyli tutaj wszyscy widzę nacjonalną, trzeba i tu diese Ja, ich denke, das ist ganz richtig und important, diese Welt zu machen. Das ist eigentlich so, dass vor vielen Jahren in Finnland haben wir das gleiche System gehabt. Und Sponsor war finnische größte Zeitung. Aber leider nicht mehr. Zeitung ist mit und das ist gut, schön, dass wir hier dabei können zu sein, weil ich habe Delegation von Lahti Weltmeisterschaften mit und jetzt lernen wir viel von Polen und wir nehmen diese Lande mit nach Finnland. Danke. Danke sehr. Hanu powiedział, że to jest ta właściwa, to jest ta dobra, właściwa droga, którą należy, którą każdy młody skoczek narciarski powinien kroczyć, jeżeli chce w przyszłości rzeczywiście rywalizować na najwyższym światowym poziomie. Rozwija się to w Polsce znakomicie. Sam przyznał, że w Finlandii przed laty również mieli taki system. Ten system był sponsorowany wtedy przez jedną z największych fińskich gazet. Mówi, niestety to w tej chwili nie funkcjonuje. I jaki jest tego efekt? Wszyscy widzimy, że obecnie skoki fińskie są w całkowitej zapaści. My na całe szczęście mamy nasz program, szukamy następców mistrza Lotos Cup i dzięki temu możemy rywalizować przez cały czas i cały czas się rozwijać. Wielkie brawa i dziękujemy, wielkie gratulacje. Dziękujemy pięknie. Bardzo Państwu, Związku
prezesa Polskiego Związku Nacjonalistycznego Poloniusza Tajnera. Panie prezesie, zapraszam ponownie. Jak również Tomasza Wieczorka, sekretarza generalnego Polskiego Związku Narciarskiego. Panie prezesie. Szybciutko. Zaczynamy kombinacja norweska, junior grupa E. Trzecie miejsce, Jan Cudzik. Wielkie brawa, więc ci najmłodsi, którzy rywalizują w kombinacji norweskiej. Bardzo trudne miejsce drugie w połączeniu dwóch konkurencji skoków i biegów narciarskich. Miejsce drugie Kacper Jarząbek. Miejsce pierwsze Janek Rzadkosz. Przechodzimy teraz do nieco starszych kombinatorów. Junior grupa D. Trzecie miejsce Marcin Majorek. Zapraszamy bardzo serdecznie. Miejsce drugie Bartek Klimowski. Miejsce pierwsze Mateusz Jarosz. Teraz także dwie najważniejsze grupy wiekowe, junior C, junior B, to będą stypendyści programu LOTOS. A więc zaczynamy junior C. Trzecie miejsce Maciek Zborowski. Miejsce drugie Mateusz Majurek. Miejsce pierwsze Piotr Kudzia. Zapraszamy, a za moment na podium zobaczymy najlepszych w grupie junior B, to także stypendyści. Trzecie miejsce Mateusz Dyrcz, PKS Olimpijczyk Gliwice. Miejsce drugie Artur Wacławiak, Łukasz Szczerny-Starewice. Miejsce pierwsze Kuba Owaniec, KS Chłop. Również laureaci, też zwycięzcy w tym sezonie kombinacji norweskiej w grupie junior B, a więc Mateusz, Artur i Kuba będą stypendystami grupy LOTOS S. Wielkie gratulacje junior B. Panowie, dziękujemy pięknie. Życzymy powodzenia w kolejnym sezonie, w kolejnych startach. Zawodach. I teraz ostatnia grupa kombinatorów norweskich. Grupa Open, startowani w niej juniorzy A i seniorzy. I w tej kategorii Open trzecie miejsce dla Wojtka Marusarza. Miejsce drugie dla Janka Mowisza. Miejsce pierwsze dla Kacpra Kupczaka. Raz jeszcze. Wojtek Marusarz, Janek Łowisz, Kacper Kupczak, zwycięzcy kategorii Open. Panowie, wielkie gratulacje. Ja w przyszłym roku. Tonek Kilmonen. Zapraszam. Tonek Kilmonen w imieniu Lewca i delegacji wspólnie z Hanną Lewisto wręczą hodowaną przez siebie nagrodę jednemu ze skoczków. I zapraszam na środek tego skoczka, który zostanie nagrodzony przez naszych fińskich przyjaciół, Piotr Habdas. Jan? Janek, zapraszamy bardzo serdecznie. Oczywiście kilka słów od pana. Okay, thank you very much, and on behalf of Lahti World Championships and Lahti Ski Club, it's really pleased to be here and see all the enormous amount of juniors you have here. It's really taking my eye, and it's
really nice to see that. And we want to give some kind of memory for him. This is Lahti 2017 cap, not many you haven't seen here at this moment, and we want to give also a stipend. Również stypendium dla Jacka Pazasa od delegacji Lahti. Tadek powiedział, że czują się niezwykle zaszczyceni, mogąc być tutaj z nami i są pełni podziwu dla tej liczby juniorów, którzy startują w zawodach, chylą czoła przed nimi i to taka nagroda dla Janka Pazasa. Czapeczka, która zapowiada zbliżające się Mistrzostwa Świata w Lahti 2017, jak również symboliczne stypendium w wysokości 100 euro. A my tutaj tak. Tak, a my wychowaliśmy Piotrka Pazasa, to jego brat, który aktualnie jest mistrzem świata kadetów w latach alpejskich i zdobył ten tytuł podczas rywalizacji w Soczi. Szanowni Państwo, nagrodzeni zawodnicy, ale chyba nikt nie ma wątpliwości, że nie byłoby zawodników, gdyby nie trenerzy, gdyby nie szkoleniowcy, którzy niejednokrotnie poświęcają zdecydowaną większość, a nie cały swój wolny czas po to, by kształcić, by wpajać te nawyki sportowe, by krzewić tego sportowego ducha. Dlatego z wielką przyjemnością chciałbym zaprosić tutaj 15 trenerów, którzy również otrzymają trenerskie stypendia, które wręczą Apoloniusz Steiner i Tomek Wieczorek, a więc prezes Polskiego Związku Narciarskiego i sekretarz generalny Polskiego Związku Narciarskiego. A więc będę wymieniał i wymienionych trenerów bardzo serdecznie zapraszam tutaj na środek. AZS Zakopane, Kazimierz Długopolski, Krystian Długopolski. Zapraszamy tutaj gorąco i bardzo serdecznie. WSS Wisła, Rafał Śnisz, Wojtek Steiner. Wszyscy oczywiście tych trenerów, którzy są, zapraszamy tutaj bardzo serdecznie. Towarzystwo Sportowe Wisła Zakopane, Józef Jarządek, Krzysztof Kamiński. LKS Pięćdziesiąt Wyspa, Jarosław Ponior. LZS Sokół Szczyr, Jarosław Węczynkiewicz. PKS Olimpijcy Gliwice, Witold Bulik. LKS Poroniec Poronin, Stanisław Trybunia. KS Kochoł, Kazimierz Bafia. UKS Sołtysiane Stare Westre, Andrzej Ruchała. LKS Olimpia Koleszów, Tadeusz Steiner. WKS Zakopane, Stanisław Ustupski. Panowie trenerzy, proszę przyjąć najserdeczniejsze gratulacje i wielkie podziękowania za wasz wkład, za trud, za to, że dzięki wam my możemy pasjonować się startami tak znakomitych sportowców, waszych wychowanków. Kazimierz Długopolski, Krystian Długopolski, Rafał Śnisz, Wojtek Steiner, Józef Jarząbek, Krzysztof Kamiński, Jarosław Konior, Jarosław Węczynkiewicz, Witold Bulik, Stanisław Trybunia, Kazimierz Bafia, Andrzej Ruchała, Tadeusz Steiner i Stanisław Ustupski. Oto wspaniali trenerzy prowadzący. Trener mówi się czasami jak drugi ojciec. Skarci, pochwali, wymaga. Też zależy mu na tym, byście wy, ci najmłodsi, rozwijali się i wychowywali też. I jak najlepiej przede wszystkim sportowo. Panowie, chylę czoła przed wami i wielkie, wielkie podziękowania i brawa.